Serio, Portugalio, co ty tutaj od... Awe, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w piątym odcinku naszej serii kastylijskiej. No i dziś bierzemy się już ostro za podboje, ponieważ właśnie mamy do tego bazę. Przyczółek w Afryce Środkowej, wypuszczonych i gotowych do odbijania wasali u Osmana oraz u Mameluka i otwartą drogę do Indii, bo widzę, że Ajan tutaj istnieje, a skoro on istnieje, to coś nie tak jest z Tymurem. Oby był jak najmniejszy, bo będzie idealnym krajem do ustanowienia go naszą marchią i pomocy w naszych dalszych podbojach. Na razie zarabiamy 84 golda total income'u, nasze wojsko liczy 70 tysięcy force limitu, mamy 655 przyrostu manpowera na miesiąc. Kończę zjadać Bułgarię i kiedy tylko ją zjem, wezmę pod naszego buta Portugalię. Lećmy teraz na bardzo szybką wojnę z Imperium Osmańskim. No już raczej łatwa będzie, tym bardziej, że no widzicie, sojusznicy tutaj niby są, a tak czy siak mamy dużo większe wojsko. Dyplomaty nie przygotowałem. Bardzo też dziękuję za przypomnienie mi o Strong Duchies, bo powiem szczerze, że totalnie zapomniałem o tym przywileju, a jest on masakrycznie przydatny. Zwiększa limit naszych relacji o plus 2 oraz zmniejsza Liberty Desire, czyli dążenie podległościowe naszych wasali czy unipersonalnych o dodatkowe 10%. No i wojna z Imperium Osmańskim trwa już w najlepsze. Ja zacznę od zajęcia stolicy oraz wyjęcia sojuszników po kolei z tej wojny. No raczej już nie będzie trudna, więc też pokażę wam tylko jej wynik. Oh my god, do wojen mogę już nawet Francję wzywać, ale nie będzie mi potrzebna, a chcę, żeby pieniążki szły do mnie. I w sumie też warto się nad tym zastanawiać, czy chcecie się dzielić z sojusznikami waszymi pieniędzmi? No chyba nie. Tutaj od Tunisu, powiem szczerze, kusi mnie to palenie stolicy, ale daje nam to wtedy agresywną ekspansję w okolicy, a musimy jeszcze z tym bardzo uważać. Od Tunisu biorę tylko i wyłącznie pieniądze bez war reparation, planuję ich atakować bardzo szybko w najbliższym czasie. Tym bardziej, że jak widzicie, Tlemcen troszeczkę się zmniejszył, będę zjadał ten kraj i wypuszczał go jako naszego wasala, żeby tutaj to odzyskać na Reconquest Cassius Belli i następnie podbić może i całe wybrzeże Afryki Północnej właśnie dla Tlemcenu. I w sumie po tej wojnie zaczynamy już integrować Neapol, ponieważ minęło 50 lat od momentu, odkąd nastała nasza unia nad nimi. W misjach możemy wziąć tutaj dalej misję na Afrykę, merkantylizm dostaliśmy, a dalej co mamy? A, odkrycie regionu. I tutaj na przykład możemy, no póki jeszcze nie mamy Portugalii, porobić na niej spy network i ukraść mapy, co nie jest aż tak złym pomysłem w tym momencie. Może nie mam tutaj szczęścia do unipersonalnych, ale do eventów jak najbardziej. Sojusznicy już wszyscy wyjęci, bierzemy się za Osmana. No i lecimy kolejny peace deal z Osmanem, bardzo dużo terytoriów oddajemy Karamanowi. Taka ciekawostka. Przed 1600 rokiem warto jest oddawać prowincję wasalowi poprzez Return Corn. Zobaczcie, 16 punktów agresywnej ekspansji, 49% warscora. W momencie, kiedy byśmy to zrobili jednak inaczej, i tutaj mam przygotowane te prowincje, zaznaczyłem te wszystkie, które ma Karaman, i oddali w ten sposób 58 punktów warscora i 16 punktów agresywnej ekspansji. Ten sposób oddawania prowincji dla wasala jest bardziej opłacalny dopiero jak macie nabity absolutyzm, a tak to jest lepiej robić to poprzez opcję Return Core, bo będziecie no po prostu w stanie mieć więcej pieniędzy o całe 10%, więc na przykład on tutaj War Reparation wejdzie również nam wtedy. A i możemy dobrać parę innych prowincji, a planuję tutaj wypuścić jeszcze jednego wasala. O, też to tutaj sprawdziłem, że Eretna jest, ma dość sporo korów. Odbieramy ziemię, zawsze w tej kolejności. Oj, ale spadłem poniżej 20%, no to będę musiał zaraz za punkty militarne coś tutaj zdewować i podbić, żeby mieć powyżej 20, bo nie chcę mieć tego modyfikatora do autonomii. Znacznie lepiej bez niego. A ja tymczasem wprowadzam teraz instytucję oraz wprowadzamy technologię i już jestem nie tak do tyłu, nie? Jeszcze sprawdzam, że budynki do Gaweringu w Bułgarii zbudowałem. No, planuję integrować Karaman, więc również tutaj budynki do Gaweringu to must have, tak przyszłościowo. No i tak samo na pozostałych terytoriach, ale te to w sumie to niech najpierw mi się skorują. Zostałe pieniądze no to lecą w manufaktury koniecznie, da nam to największy income w tym momencie czasu, tym bardziej, że budynki produkcyjne już praktycznie wszędzie mam porobione, te które mogę. Mameluk w tym momencie toczy bardzo ciężką wojnę zazwyczaj, chociaż tu chyba nie, z Quara Kunjul,
bo teraz widzę, że jednak Quark Control raczej tu jest w upadku, więc my atakujemy Mameluka. Reconquest Cassius Belli, naszym celem jest odbicie tych terytoriów, ale to już będzie trudniejsza wojna, więc tą wam postaram się pokazać. Wojna z Mamelukiem i tak nie należy do trudnych, na morzach go totalnie topimy, a po kolei tutaj powolutku zdobywamy sobie kolejne fortece. Tym bardziej, że on zamiast walczyć tutaj ze mną od strony właśnie Hababa i Damaszku, poleciał znowu jak zwykle boty do Margrabi i tam próbował mi zdobywać terytoria, chociaż do czasu też tutaj mnie próbował atakować. Moim celem będzie w pierwszej kolejności odzyskanie oczywiście terytoriów dla Syrii, a potem to już zobaczymy jak to będzie z tym Mamelukiem w przyszłości. Oj kurka, tutaj powiem szczerze, też było coś dziwnego, bo dostali takiego generała z taką ilością szoka, że ja ledwo to wygrywałem. Co mi niezmiernie wydłużyło tą wojnę, bo zamiast po prostu go pokonać i pójść dalej, tym bardziej, że jednostki muslimskie nie są za dobre już w tym okresie czasu, a nasze zyskują tutaj przewagę w pipsach, jeżeli dobrze pamiętam. Po zajęciu pierwszych fortun to zdecydowałem, że pójdę atakować Hishin Kaifę, żeby ją wyjąć z tej wojny i następnie poprzez wojny z nią resetować trusa z Mamelukiem, żeby zdobyć cuda świata. Jak wspominałem, w międzyczasie kradniemy mapy od Portugalii. No już nie ukrywam, że tutaj tych prowincji by nam się również przydały, ale wybrzeże też jest dość spoko. No, flota mameluska raczej szans nie ma. Atakuje Tlemcen, żeby tutaj podbić cały ten obszar, tak jak wspominałem. Najprawdopodobniej wypuszczę z tego wasala ponad limit i będę nie lubię tego eventu. I będę wykorzystywał jego return core i późniejsze tutaj rzeczy, żeby, mówię, trzymać wasala na cały ten region. Jest tutaj kilka wartościowych trade goodsów, ewentualnie jeżeli nie chcecie wasala, możecie tutaj zrobić trade company, to już zależy od was. W sumie to ja chyba może pójdę też w trade company, w sumie muszę też zacząć Genuę zabezpieczać. Era reformacji, no i w sumie trudno, era reformacji, ale póki pamiętam, od to odznaczam, wy też o tym pamiętajcie, żeby to odznaczyć. Okej, my lecimy tutaj dalej z naszymi podbojami i w zasadzie co ja tutaj dalej mam? Czy was też wkurza to, że nie możecie tak sobie przeklikać tych kolejnych R, żeby po prostu podejrzeć co tam jest i do czego dojść, bo ja nie potrafię zapamiętać tych bonusów. Mamy nawrócone, musimy mieć prowi, o tego nie zrobimy, oj, to bardzo powoli to wprowadzimy, ale tutaj potrzebujemy tylko Religious War, ewentualnie gdzieś tu był ten Prestige, o to, ale to jest must have dla nas. O, chociaż to jestem w stanie zrobić bardzo szybko. Syrio, zmień swoją wiarę. Dziękuję. Co prawda jest nielojalna, ale poradzimy sobie z tym za chwilę. Syrio, Portugalio, co ty tutaj odpier... Whitepisuję Hishin Kaifę. Muszę z nią mieć jak najkrótszy trus, żeby zresetować mój progres wojny w przyszłości z Mamelukiem. Co prawda trochę to wydłuży obecną wojnę, bo stracę 5% warscora, no ale już trudno. A już liczyłem. Szkoda. No, spróbuję wprowadzić władców na trony Danii oraz Chorwacji. Chorwacji co prawda nie zależy mi na Unii Personalnej, ale Chorwacja też ma Royal Mariage, też zacznie rozprzestrzeniać naszą dynastię. Mógłbym jeszcze do Czech, ale nie chcę za bardzo tutaj nadwyrężać moich limitów. Kończymy wojnę z Mamelukiem, 94% warscora. W zasadzie zdobyłem wszystko, co chcę. I teraz będę dążył do jeszcze jednej z nim wojny, bardzo szybko, żeby tutaj zdobyć tą prowincję i móc rozwinąć Petrę. Świetny monument, Diplomatic Relation plus 1, Diplomatic Reputation plus 2. Będziemy mogli szybciej anektować naszych wasali. I tutaj Kair mnie zastanawia. Bo według Wiki wystarczy, że będę miał akceptowalną kulturę i będę mógł korzystać z tego monumentu. W komentarzach pisała mi jedna osoba, że to niestety nie zadziała. Więc jestem tego ciekaw, ale to dopiero kwestia przyszłości. Zrywamy sojusz Ayamu z Mamelukiem, bo w ten kraj zamierzam się niedługo zacząć wbijać. Wracamy na nasze terytoria Syrii. Zwróciliśmy im mnóstwo terytoriów i zaczynamy w zasadzie zjadać ten kraj na pniu, od razu, jak tylko możemy, zjadamy też Tlemcen, żeby wypuścić go jako naszego wasala. Oczywiście najpierw użyłem tutaj centralizacji, żeby nie było i w sumie tak trochę żałuję, że tak od razu zwróciłem te terytoria. Czemu ja tu mogę mieć Dominikanów? Przecież on nie ma właściwej kultury. Okej. Ja miałem atakować Anglię o pieniądze. No miałem. Ej, co to za rebelsy? Pierwszy raz ich widzę. Dalej kradnijmy tutaj mapy od Portugalii, no tylko muszę wysłać tutaj okręty w ten region, bo inaczej zasięgu nie mam. Mogę co najwyżej North Atlantic odkryć, który nie jest mi za bardzo potrzebny. Więc musimy wysłać tutaj jakieś nasze okręty w ten region i będziemy mogli ukraść mapę. Flota jest, no to kradniemy mapy Konga.
I w sumie teraz nikt jak najszybciej mi tutaj wraca, bo zaraz się uszkodzi. Ja wiem, co to za bunty, ale skoro nie wiem, co to za bunty, to wolę raczej je stłumić. Nie uśmiecha mi się teraz tracić Unii nad Neapolem. Jakby co? Jako, że nie planuję toczyć wojny z Anglią, teraz o nic wartościowego, no to leci White Peace. Po roku możemy to zrobić już bez żadnych konsekwencji ze strony francuskiej. Rozpoczynamy proces anektowania Syrii i w sumie jest to dla mnie najważniejsze, bo teraz będę teraz ostro, bardzo ostro tutaj podbijał, więc potrzebujemy okurowanych prowincji. A to trochę zajmie. Na szczęście już niedługo tam ta kara 3-punktowa zejdzie, plus rozwiniemy trochę monumentów. Discovery of the New World, serio? Rozpoczynamy szybką wojnę z Tunisem o prowincję naszego wasala. Widzę, że będzie Osman w tej wojnie, ale to bez większego znaczenia, no bo szczerze mówiąc polecimy od razu na jego stolicę. Wysłać Royal Mariage do Kongo czy nie? To by było nawet śmieszne, jakby tutaj zasiadał Habsburg. A w międzyczasie, jak tak patrzę, protestantyzm, reformacja, wszystko się podpalało. Ale jakoś tak dziwnie. Jak do tego mogło dojść? Naprawdę, jak? W międzyczasie kończymy wojnę z Osmanem, bierzemy od niego tą jedną prowincję, bo w sumie jest tutaj monument, na którym mi zależy, pieniądze, wojenne reparacje i tyle. Kończymy wojnę z Tunisem, biorę tutaj tą jedną prowincję, żeby porobić claimy, bo nie pamiętam, czy dostajemy dalsze, czy nie. Więc tak na wszelki wypadek sobie to biorę. Prowincje odbite, no chyba, że jeszcze mi się uda zaznaczyć, że Province of Interest to są dla nas i mój subject porobi claimy, więc ewentualnie jeszcze tak to spróbuję wykorzystać. Wprowadźmy teraz technologię, taniej. Mogę też już teraz wziąć znowu Influence Ideas, tak jak wspominałem, będzie mi to potrzebne, żeby mieć tańsze anektowanie moich wasali. I Syria będzie ostatnim wasalem anektowanym bez tych minusów. Tutaj mam fajną okazję, żeby zdobyć kolejnego wasala, ale tym razem sobie to odpuszczę, mimo tych prowincji tutaj. Zaatakujemy Quara Kunjul, żeby mieć dojście do Hishin Kaify i będziemy zaraz potem resetowali trusa z Mamelukiem. Jako, że planuję grać pod humanistyczne, to bardziej nam się przyda tolerancja niż Missionary Strength. I raczej tego będę unikał, wszystkich minusów do tolerancji. I tutaj piąta reforma. Może was kusić State General, bo rzeczywiście jest to dość fajny sposób na rolowanie władców co jakiś czas. Problem tylko taki, że dość ciężko wtedy wprowadzić te dynastie w tym okresie czasu na inne kraje i zdobyć unie personalne, a że tutaj chcę na to planować, to po prostu nie biorę State General. Alternatywą może być oczywiście dodatkowy maksymalny absolutyzm, albo production efficiency plus 10%, albo parlamentaryzm, gdybyśmy mogli. W tym wypadku wezmę po prostu production efficiency. No kiedy oni umrą? Serio, dawno nie miałem takiego fuksa, żeby żyli mi tak długo władcy na bocie. Tylko kawałeczek ziem zdobywamy. Wreszcie tu jest Habsburg, wreszcie. Co prawda nic mi to nie daje, no ale wreszcie mogę też zerwać Royal Ties. I jest szansa, że na to Chorwacja gdzieś prowadzi te swoje dynastie, chociaż ma Albanię tylko nas w sojuszu. Tutaj od Syrii zabrałem jedną prowincję, żeby zacząć robić claimy na Mameluka. Okazało się, że nie opłaca mi się już resetować trusa, tak długo to wszystko trwało, że zostały mi 4 lata do wojny z Mamelukiem. Więc zróbmy teraz claimy i szykujmy się. Uhuhu. Z takim komentarzem się mocno zastanawiam, czy ja chcę tutaj robić monumenty przez bankruta. Bo no, teraz robi drugi poziom Alhambry. Bez bankruta, więc niech mi to wpada w tym momencie. I zaraz będzie administrative efficiency. Możemy już stworzyć Hiszpanię dyplomatycznie. Integrujemy Aragon, a nam tak naprawdę zostanie tylko zdecydować, jaki typ idei chcemy mieć. Bo misje już hiszpańskie tak czy siak dostajemy chyba. Tak mi się wydaje. No ale tak. Kastylijskie misje są następujące. Większe morale armii, Global Settler Increase za całkowite rozwinięcie. Tutaj jest fajny Yearly Army Tradition, ale szczerze mówiąc nie potrzebuję ani misjonarza dodatkowego, ani Missionary Strength. Nie robię One Fate'a. Gdybym robił One Fate, zostawałbym przy kastylijskich bez dwóch zdań. Tutaj jest też fajny Diplomatic Reputation i w zasadzie tyle, jeżeli mam być szczery. No może jeszcze ten kolonista, ale on występuje również w hiszpańskich misjach, które właśnie w tym momencie przyjmuje sobie. I tutaj dodatkowo mamy Artillery Fire i dyscyplinę, co powoduje, że Hiszpania jest przekoksana militarnie. Naprawdę. Fajnie jest też Yearly Papal Influence, tak jak mówiłem, kolonista zostaje. Zwiększony limit floty, silniejsze okręty liniowe. No, to akurat jest słabe, jak nie idzie się pod kolonię.
polityka dyplomatyczna zawsze na propsie, a ostatnio, co szkoda gadać. Tak czy siak, Hiszpania powstała pod władzą Pauliny, jeszcze pierwszej. A to też jest fajne, też to chcę. No i nadszedł ten czas, żeby zaatakować teraz Portugalię o Unię, bo w sumie to tak trochę zaryzykuje tutaj, bo Paulina jest mega starym władcą, więc jest szansa, że stracimy tą Unię zaraz po jej zdobyciu, ale możliwe, że umrze w trakcie wojny, to wtedy Casus Belli zostaje i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest na propsie, o, to zdobędziemy jeszcze. Wojna z Portugalią będzie prosta i tutaj powiem wam szczerze, że chcę jedną rzecz sprawdzić. Czy stracę tą kolonię, czy nie? Wcześniej się traciło, o czym chyba zapomniałem wspomnieć w pierwszych odcinkach, a ponoć teraz się nie traci i chcę to sprawdzić. Dodatkowo zwiększam rangę naszego państwa do Imperium i wreszcie długo wyczekiwany Religious Cause versus Other Religion i to jest ważniejsze niż Shock Damage Received, chociaż to jest też gigantycznie mocny bonus dla Hiszpanii, o którym zapomniałem i warto go wziąć i weźmiemy go jako drugi. Ja naprawdę nie wiem, który raz mi się to już trafia w ramach tej serii, chyba z 10? A inflacja robi swoje! No i zdobywamy Unię nad Portugalią, bez zadłużania jej tym razem, bo chcemy, żeby robiła kolonię. Tylko sprawdzimy, czy straci tą Brazylię, czy nie. To jest mała kolonia, więc w razie czego zawsze ją można łatwo odbić i będzie na przykład dla nas już wtedy robiła, nie dla Portugalii, a Portugalia sobie tam zdobędzie kolejne kolonie. No i tak, mam potwierdzenie, nie musicie się z tym teraz śpieszyć. Wszystko zostaje pod Portugalią, a kolonia przejdzie na nas, kiedy integrujemy Portugalię. Tylko musimy teraz bardzo szybko poprawić relacje z Portugalią, bo Paulina jest stara. Po pierwsze, wysyłamy Improve Relation, żeby sobie tykało w międzyczasie. O, mam też misję na Quest for the New World. Przydasz się ty nam. Robimy Influence Nation na Portugalię. Wysyłam im gifta pieniężnego, no już tylko minus 10. O, i mam chyba buga, o którym wam mówiłem. Zobaczcie, nie mogę ulepszać nic. You do not have enough money to boost progress. Nie mam niby manpowera, no i nie mogę rozbudować. Muszę teraz czekać, aż to się skończy w 34. A szkoda, bo chciałem walić już tego bankruta. No to może jednak budynki najpierw dostawię, bo i tak minie te 5 lat wojna z Mamelukiem i wtedy pójdzie bankrut na te monumenty. Chyba właśnie tak to też zrobię. No i na koniec zapraszam was na Nebę, gdzie z kodem Lukas macie 3% zniżki, a obecnie jest dużo tanich DLC do Europki. Linki w opisie.